Drogi panie, biznesmenie, który mieszkasz we wsi Inwałd, co pan masz tam park miniatur? Mała prośba, szybka piłka. Gdyby chociaż raz jedyny wziął pan z domu 100 tysięcy, albo kurczę, chociaż z 10, nieistotne mniej czy więcej. Te pieniądze włożył w siatkę lub w walizkę, torbę, plecak. Potem poszedł z nią na rynek i tam jakiś czas poczekał. Panie kierowniku, stóweczkę no. Chociaż raz, 100 tysięcy. I kto pierwszy, kierowniku, się uśmiechnie tam do pana, proszę oddać mu pakunek, tak po prostu niechże fama się rozejdzie błyskawicznie, gna z burdeli przez ołtarze, byśmy wszyscy mogli wierzyć, że się tak w ogóle zdarza. Pan zaś wraca do mieszkania, znów w papierach się zagrzebie, a gdy sobie pan przypomni, to uśmiechnie się do siebie. Panie szanowny, może być 10. Ja się nie obrażę, piątaka przyjmę, ja to wydam, zainwestuję. Bo gdy mamy park miniatur z maciupcimi budynkami, dobrze, żeby ludzie nam tu w swoich duszach nie skarlali. Dobrze jest mieć miniatury, lecz nadziei trochę więcej. Gdy nadzieja się pojawia, rośnie każde małe serce. Pan zaś wraca do mieszkania, rozpościera płaszcza skrzydła i się pan ku myśli skłania, że był cud raz we wsi Inwałd. Panie szanowny, chociaż dyszkę. Poważnie mówię. Nie na piwo. Głodny jestem, zjadłem sobie. Królu złoty, pan tu pijasz jakieś takie whisky kolorowe, a my tu sucho w pysku. Jak ja już nie mówię, to mamy dobre piwo, ale jak jakiekolwiek. Zimne, żeby było. Jezus, bez wykształcenia tak chodzisz, weź, idź stąd!